Tutaj, kiedy czekamy na gołębie, staraliśmy się te sobie właśnie w cieniu siąść, żeby po prostu wygodniej nam było, bo się naprawdę robi bardzo duża już temperatura, to już jest prawie 30 stopni, jak nie więcej. I wiemy, że gołębie będą miały chyba ciężki lot dzisiaj, bo jest już godzina 10, to są 4 godziny, tak? Jest godzina 10:11. 11, a gołębi nie ma na razie. Nikt nie No. sygnalizował, żeby było. No, ale mamy dzięki temu trochę czasu, tutaj możemy skorzystać z informacji odnośnie planu, jakiego używa kolega Andrzej tutaj przy lotowaniu tych gołębi. To może tutaj kolega, widzimy, ma taką ściągę, pokażmy, bo taką ściągę na pewno jak ktoś coś kupi, to dostanie, tak? Tak. Tak. To jest mój plan karmienia. To może teraz nam Andrzej tak Mam ten przedstaw go plan. nam pomału. Jak mamy czas, to czemu Zgodnie nie? z wiekiem, powiem wam, w kilku miejscach jest powieszony, położony, bo głowa już nie Znaczy, to pracuje. dla ciebie też jest taka podpowiedź? Oczywiście, że Aha. tak. Ja generalnie powiedzmy, że mam to w głowie w 80%, ale już nie wszystko. No to jest. Koledzy, więc tak, na poród gołębi czeka elektrolit 3+. Tutaj ten, teraz w gołębniku u ciebie Teraz też to jest. czeka elektrolit 3+, ale dzisiaj czeka trimetropfen sulfa na nie. Co, co? Trimetropfen Co sulfa. to jest? Trimetropfen sulfa to są bakterie gramnegatywne, ujemne kokcydie, dlatego że nasze gołębie, jak wcześniej mówiliśmy, są 2 noce w kabinie. Gołębie na pewno mieliśmy tam, mają luz i tak dalej, bo naprawdę wkładaliśmy do naszych półeczek 25 gołębi, teraz poszło po 18. W Czyli nie było moich żadnego akurat samiczek przepełnienia. było 17, dla samczyków dałem 13. Także naprawdę mają te gołębie luz, ale sam fakt pojenia, karmienia i tym podobnie, chociaż mam naprawdę fajną kabinkę, żeby czegoś nie przyniosły. Zresztą za takie rzeczy się ja zabrałem za późno, bo przez 4 loty nie dostały nic i odrobinę zauważyłem, że Chyba jakby. jest gołąb. Z tej strony tu. Zaraz zobaczymy. Takiego płowego miałeś? Na locie jakiegoś? Teraz coś to leci, ale to chyba dziki jest tutaj Tu, ale pewnie. tu mi się zdaje, przepraszamy, że tak przerwiemy, ale nie, to była czyjś inny. Nie. Tu leciał, no tak pomału, Telefon sobie postawiłem tutaj, tak, bo żeby zobaczyć na czekam na informacji. informacje z 17-18 km bliżej. A wracając do tego, tak jak każdy hodowca próbuje pewnie starać się, no, żeby te gołębie tam tak nie faszerować ich, ale niestety ten kał się delikatnie pogorszył. I I ten teraz środek, który powiedziałeś, Trimo, trimetropfen co, sulfa, jakie to to firmy jest jest? firmy DAKA, mówię, bakterie gramnegatywne, ujemne, wszelkie takie bakterie jelitowe, To plus się podaje do wody? tak, to jest tam akurat do wody, 5 gramów na 2 litry wody. Tutaj pokażemy jeszcze przy okazji, jak kolega. Na chwilę przeproszę, bo O. przyjechał klient. Ten środek Trimetropfin Sulfan, pokażmy go Andrzej od razu. On wygląda tak, tu chwilę przerwy musieliśmy zrobić, bo tutaj sklep kolega ma i klienci byli Trimetropfin Sulfa. Tak, to się tak nazywa, 100-gramowe opakowanie. I tutaj, jak ten środek stosujesz? Jest to produkt, koledzy, do wody lub na karmy, na 40 litrów wody. Moi klienci dostaną, Taki. zamawiający u mnie produkty firmy DAKA. To jest, widzicie, ten produkt Kondycje Stimulans, który Wcześniej mieliśmy, bardzo tak? dużo pozytywnych opinii miał. Te tabletki, Tak, to prefil tablet, pokazywaliśmy. cieszy mnie to, jak ludzie dzwonią i dziękują. A tu jest ten produkt Trimetropfen Sulfa i Opisany tam on jest po dawkowanie prostu. naprawdę jest, wszystko jest czytelne, nie? Jest tutaj po W polsku. katalogu firmy DAK to Tak. możemy zobaczyć. I on mówisz tak, żeby kał mówi taki związany był bardziej, tak? Tak, tu generalnie wiadomo, chodzi o bakterie coli, salmoneloza. Wszystko, co w tych jelitach u tych gołębi jest negatywnego, to ten produkt to usunie. Nie usuwa jedynie tak zwanego naszego, potocznie mówiąc, w gołębiach pocztowych, żółtego guzka, nie? Czyli trichomonę. Trichomonadów. Ale wszystko inne, oprócz górnych dróg oddechowych, czyli tam katary i żółtego guzka, nie. Ale wszystko, co jest w jelitach, nam wyleczy. Sporo ludzi to stosuje, ludzi, którzy bardzo dobrze lecą. Sam byłem zdziwiony, że tutaj takie produkty stosują. Tak jak ja mówię, no, ta świadomość tutaj na naszych terenach Wzrasta cały czas. Okręgu Gdańskiego jest coraz większa i stąd coraz trudniej o jakieś takie spektakularne sukcesy, nie?
Tutaj, to czyli tak, to jest już w pojemniku mamy, ale jeszcze elektrolity mamy, tak? Mamy elektrolit, to tak. To mieszasz razem z elektrolitem? Tak, tak. Wszelkie takie produkty, nazwijmy je lecznicze, działają lepiej, szybciej na bazie nośników energii. A czy to będzie elektrolit, czy to będzie belgasol, czy coś innego, to na bazie tego nośnika dociera do każdej żywej komórki, tkanki i... Skuteczniejszy jest stosowanie. Szybciej, tak, skuteczniej. Sobie to... gadamy, ale tu naprawdę ja właśnie się tak chowam, patrzymy. Ja tak chowam się krzywy, nie jestem jeszcze krzywy. Ale bo tu ale słońce nam po prostu wychodzi. Słońce wychodzi już za domu i faktycznie te gołębie będą miały ciężko. No ale zobaczymy. Ale mamy trochę czasu, że możemy dalej kontynuować temat. Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o ten plan dalszy, to jest, wygląda... A jeszcze dokończę tylko, że zacząłem tradycyjnie takim miszmaszem w gołębniku. Gołębie nie były połączone w tym roku w pary wcale. Zupełnie bardzo dobrze mi to wychodziło, bo po 5 lotach mam wydajność gołębnika 50%. Na tych pierwszych lotach z takiego ogólnego bałaganu, gdzie jeden parował się z drugim, to bardzo dobrze mi wychodziło, ale samiczki nie chciały mi wchodzić i teraz u mnie od 2 lotów gołębie są na jajkach. I mam nadzieję, że przy trudniejszym locie moja gniazdówka się sprawdzi. Moja gniazdówka może mi dzisiaj pomoże. A wracając do planu, to mamy wieczorem aminowic herbowca. Dostaną. Po przylocie. Tak, wieczorem dzisiaj dostaną aminowic herbowca, a do karmy jest karma taka 50% dietetyczna. Karmy używam z firmy Bersalagi, Van Robaisa i firma Bayersa, firmy Bayers. Ściągnąłem sobie tutaj 2 paletki, które się rozeszły migiem wśród naszych tutaj hodowców, kolegów. Także te 3 produkty, czy te 3 karmy używam. Powiem, że jeszcze na dodatek zrobiłem sobie taki fajny olej z 3 ziołami. Nie będę tam mówił szczegółów, ale zrobiłem sobie taki fajny olej z 3 ziołami. Ale to inaczej, sam nie wyciskałeś oleju, nie wytłaczałeś? Nie, ale na bazie olej, jakiego oleju to było zrobione? To było na bazie oleju z czarnego kminku. Aha. Olej z czarnego kminku załatwił mi kolega, przysłał mi kolega z Niemczech, oryginalny, fajny, taki czarny, niejasny. Mętny musi być jeszcze, tak, taki naturalny, tak. Właśnie takie cechy mają wszystkie. Tak, 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 to jest tak. Więc i do tego, do tej karmy jest właśnie na dzisiaj ten produkt kondycji stymulans. Ten, który pokazywaliśmy. Ten produkt kondycji stymulans. Powiem tylko, że hodowca z oddziału Żywiec, kolega Franciszek, może nie życzy sobie nazwiska, powiem tylko, że kolega Franciszek ma na imię, lata znakomicie. Teraz tam się będą zastanawiać, o którego lotuje, Franka chodzi, tak? Lotuje razem z rodziną Handerek, pozdrawiam serdecznie rodzinę Handerek. Lata z nimi znakomicie, on też używa tego produktu, tutaj dzwoni. Ja jemu coś podpowiem, kolega Franciszek coś mi podpowie, także on jest bardzo z tego zadowolony, wczoraj rozmawialiśmy i u mnie ten produkt też w tym oleju z tymi ziołami tam jest, nie? Jeżeli gołębie będą mocno zmęczone, to mam otwarty, tak jak tutaj pisze, ten quick fit, dostaną kropelkę na zobaczmy. Język. Zobaczmy, tak jest. Znakomity produkt to jest... Tak jak wcześniej mówiłem, każdy z nas hodowców jest troszeczkę tak nastawiony do tych nowości sceptycznie, ale jak się przekona, to umie zadzwonić, podziękować panie Andrzeju, to rzeczywiście się sprawdziło. W poniedziałek gołębie dostaną toliamin forte z acidomitem i do tego idzie Avipro. Co 2-3 tygodnie stosuję fungi. Fungi to jest produkty, są produkty grzybicze, nie muszą być. Fungi dzisiaj ma generalnie prawie każda firma gołębiarska produkująca produkty. Ciepłe, straszne produkty, także stosujcie te grzyby, koledzy, te preparaty przeciwgrzybiczne. Te grzyby atakują nasze gołębie i stąd te wyniki są odrobinę gorsze. Wieczorem dostaną do wody żywe kultury bakterii z acidomit. Acidomit to jest zakwaszacz firmy Benefit. Firma Benefit ma też, to jest firma czeska. Firma Benefit ma też ogromne wzięcie.
Objąłem koledzy, zamawiałem produkty, to chyba teraz czekam 2 tygodnie, całe magazyny. Ona się kiedyś inaczej nazywała. Aquamit, tak. Tak, Aquamit. Produkty, magazyny w Czechach są puste. Sam jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że po raz pierwszy czekam na tak długo na te produkty, magazyny w Czechach. No, by się sezon nie skończył lotowy, nie? Jak dostanie, jak dostawa przyjdzie. No, tak, to mam powiedzmy bańki 3-litrowe, 5-litrowe i tak dalej, ale nie mam tych najmniejszych litrowych i półlitrowych. Acydomit jest naprawdę fajną rzeczą. Do karmy w poniedziałek koledzy idą od drożdże piwne z algami morskie z firmy właśnie tutaj DAK. I to skrapiam, żeby to się przykleiło do karmy. Tak jak wcześniej Krzysiek powiedział, że nie wsypujemy produktów do karmy na sucho, tylko muszą być czymś, karma musi być skropiona. To właśnie to, co tutaj pokazywaliśmy z kolegą, wspólnie z kolegą Andrzejem Gładzikiem, właśnie to on pokazywał, to jest właśnie istotne, żeby później po wymieszaniu tego wszystkiego na dole w wiaderku, czy w tym innym pojemniku, gdzie mieszaliśmy, nie zostawał nam ten proszek, tak to nazwijmy. I tutaj dokładam do tej karmy Usnea Barbate z firmy Bax. To jest herbatka? To jest Usnea Barbata, to jest produkt przeciw rzęsistkowi generalnie. Aha. Usnea Barbata zastępuje nam produkty lecznicze. Wieczorem gołębie do karmy dostają Atemfrey firmy z Renflida. Wieczorem to mówisz ciągle tego pierwszego dnia po przylocie? Nie, mówię o tym o poniedziałku. O poniedziałku już. Jesteśmy w poniedziałku, wieczorem dostają już karmę lotową, tak jak dzisiaj już dostaną karmę lotową, bo w niedzielę znowu 500-ka miała być druga. I generalnie te gołębie muszą się... Ja tylko przeproszę kogoś. Dobra, przepraszamy koledzy, ale dzisiaj jest poniedziałek i... Dużo klientów dzwoni, także na chwilę przerwę musieliśmy koledzy, zrobić, ale już wracamy z powrotem do kontynuowania tutaj. Koledzy, jest godzina 10:30 i wciąż nie ma... Gołębi. Nie ma gołębi, nie ma... Sygnału nawet, że są u kogoś. Byliśmy w poniedziałek przy karmie, wieczorem dostaną lotową karmę Atemfrey z Avimici. Atemfrey to jest produkt na drogi oddechowe, to są takie oleje eteryczne. Avimicin Pulver to jest produkt z chrzanu. Obydwa produkty są z Renflida. We wtorek dostaną do wody Toliamin Forte lub herbatkę 1000 co 3 tygodnie przez 2 dni. Wieczorem idzie Dakohol 10 ml na litr wody. Tutaj, żeby się po prostu oczyściła, jeżeli daliśmy właśnie w niedzielę, tak jak w moim przypadku, gołębie dostaną dzisiaj ten trimetropin sulfa, żeby oczyścić im tą wątrobę z tych toksyn, no to wtedy to jest taki ten Dakohol najlepszym produktem na oczyszczenie wątroby. No może być też inny produkt, Sedohol, ja akurat używam tutaj Dakohol, tak jak mam w moim planie. Do karmy we wtorek gołębie dostają dalej Atemfrey z Avimicin i tutaj wchodzi już właśnie ten Kreuter Complete Mix. To są zioła z firmy Renflit, polecam bardzo te zioła. Tutaj mam czarny kminek, ostropes, glinki lecznicze, wszystkie zioła z łąki, jak mniszek lekarski. Jest to taka bogata ziołowa mieszanka. Bogata ziołowa mieszanka. Kiedyś nie było problemu koledzy z czarnym kminkiem, a dzisiaj jest problem te firmy produkujące karmy zbożowe. No nie można kupić czarnego kminku. Kiedyś go się sprzedawało na kilogramy czy wręcz na worki, a dzisiaj jest kłopot i tutaj właśnie w tym produkcie, w tym Complete Kreuter Complete Mix jest ten czarny kminek jest, który stabilizuje gołębią jelita. I te odchody właśnie są takie fajne. No tu bardzo, tak jak mówiłem wcześniej, że w oddziele nowe lata bardzo dobrze mój kolega Krzysztof Gładykowski kupił sobie wiaderko. On nie może się nachwalić tego produktu. W Andrzej Polocie jestem kawał jeszcze zielony, ale na drugi dzień już te odchody są, mówi, żółte kulki. Mówi, produkt jest to znakomity. Jeżeli chodzi o takie loty już czy 500 km, to wieczorem zamieniam Avimicin z Atemfrejem na Biervir. To są drożdże z firmy Daka. One zawierają w składzie spirulinę. I do tego właśnie idzie ten Kreuter Complete Mix. Nie?
w środę. Do wody gołębie dostają dalej ten acidomyt z żywymi kulturami bakterii lub fungi. W zależności od tego, kiedy te fungi używałem, czy to będzie... Tak, staram się nie zapominać o tych fungi, szczególnie tak jak ja mówię, gołębie tam coś dostaną, to wtedy pamiętajmy, że wszystko, co gołębią, powiedzmy, poprawi pracę jelit, to jednak jak dostaną tak zwany ten nasz biały proszek gołębiarski, to gdzieś tam to też im może zaszkodzić, nie? To robi im spustoszenie, a grzyby to są takie, to jest taka jednostka, która przeżyje wszędzie. Szczególnie jak teraz były, widzicie, w Polsce były deszcze, w Niemczech były deszcze, gołębie były narażone na wilgoć, to grzyby... Jeszcze duża rozwija. Temperatura jest teraz, to się bardzo szybko rozwijają po prostu. Następny kolega, klient, ale dokończmy tutaj jakiś... Wieczorem do wody już idzie Blitzform w ilości tam od 1 do 3 ml na... Ja akurat używam Blitzform z firmy Renfleet. Na karmę idzie olejek z firmy Verselaga Form Oil Plus z Heavy Meeting Pulver. Jeżeli loty mają być trudne, to używam żółtko jajka kurzego, które zalewam gorącą wodą z twarogiem. Jeżeli nie używam żółtka... Czy gorącą wodą z twarogiem? To znaczy co? Nie, gorącą wodą zlewam skorupę, Krzysiek. Aha, bo tak z twarogiem, słucham, nie. Nie, gorącą wodą zlewam skorupę, no żeby po prostu nie było jakiejś tam salmonelozy. Jeżeli używacie, jeżeli tutaj jest, ja używam żółtko z twarogiem lub twarog z maślanką. Ale twarog jaki, taki normalny ze sklepu? Musi być chudy. Chudy, nie tłusty. Nie, musi być chudy, takie są trójkątne twarogi. Generalnie jest to troszeczkę białka dodatkowego, naturalnego. Bo tutaj też od czasu do czasu przy tych lotach 500 czy maratony niezłe białka są z firmy, no chyba źle mówię troszeczkę, bo firma Renfleet, jestem przedstawicielem firmy Renfleet, nie powinien być niezłe, ale taka Avis jest... Avis. Tak, Avis, tak, ten 3000 jest niezłym białkiem. No i bardzo dobrym białkiem jest w sumie Immunol z Tolisana. Także tutaj, ale ja dodatkowo... Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby dodatkowe białko dostarczyć. Tak, dodatkowe... Firma już tam nie odgrywa takiej roli, tak, firm tak, jest dużo, tak. Które to produkują. Tak, tutaj jest dodatkowe białko, a żółtko to mamy tak zwane żelazo, wszystkie witaminy mamy naturalne. Ale jeżeli będziecie, zdecydujecie się koledzy na używanie, przestrzegam was, jeżeli zdecydujecie się na używanie produktów naturalnych, takich jak maślanka, twaróg, czy całe jajko, czy tylko żółtko, to jeżeli to zrobicie, to musi być ładnie obsuszone, a poza tym gołębie muszą to natychmiast jeść. Tak, bo zaraz jest wylęgarnią wielkich bakterii, to jest właśnie żółtko, takie świeże jajko w ogóle. Tak, jest to na słońcu. Jest to cenny w sumie dodatek do karmy. Ale umiejętnie stosowany musi być. Ale musi być naprawdę umiejętnie stosowany. Nie mogą, lepiej dać mniej gołębiom, a niech to zjedzą. To czyli mamy tak, podając twaróg oraz żółtko, gołębie muszą zjeść karmę do ostatniego ziarenka. I tutaj w moim planie są kilka wykrzykników, jest, nie? Nawet dla mnie. To zwróciliśmy właśnie na to specjalnie uwagę, że bardzo ważne jest też nie tylko same co podajemy, ale też ta forma, żeby na co zwrócić uwagę. Na to zwrócić uwagę, jak nie mogło generalnie ta karma akurat nie może zalegać. Wdowce mają karmę generalnie wymierzone, mają gniazdówkę od 2 tygodni, karmię w karmiku takim głównym, właściwie w długołębnikach, więc ta karma nie może zalegać. Jesteśmy w czwartek rano dostaną gołębie aminowid, co 3-4 tygodnie podaje ten fungistop, jeszcze w czwartek, nie? Wieczorem do wody idzie Blitzform. Karma zmieszana jest z Form Ois z Verselagi. Słońce przechodzi przez budynek i naprawdę w oczy świeci tobie. Niesamowicie. Może zmienimy może tu miejsce. O, siądź tu, a ja siądę tu i będzie dobrze. Żaden problem jest. O. Suzy sobie popatrzy. O. Suzy, jak się ruszamy. Tak, Suzy, teraz ja będę na słońcu, ale to nie mam problemu żadnego. Krzysiu, za chwilę Dara dostanie soczek z granatu z Rosji. Fajny soczek na przeciwkomórki rakowe. Zaraz będziemy go testować. Przyniosłem całą zgrzewkę, także
Tu się w ogóle bardzo mało pije, pół kawki zaledwie. Tak, tak, dziękuję bardzo. Ale mówi później. Przejdźmy może do gołębi, co one piją, jedzą. Słuchajcie, tak, tak. Jesteśmy tutaj w czwartek przy karmie. Dostają lotową karmę, karmę już dostają mocną. Staram się nie używać dużo białka, bo jeżeli dostaną gołębie koledzy białko z twarogu, jeżeli dostaną mimo wszystko z maślanki. Dlaczego dajemy maślankę? Maślanka to też stabilizuje nam jelita u gołębi. Fajne florę bakteryjną florę właśnie. Florę bakteryjną stabilizuje jelita plus preparaty białkowe z tych firm produkujących dla gołębi. Więc to im tutaj akurat już tak wystarczy tego białka. Dlatego ta karma zawiera bardzo małe ilości białka. Tych grochów tak zwanych, nie? No to czarne wrony. Czarne wrony, bo my tutaj cały czas patrzymy. Zobaczymy, czy moje czarne się popiszą. Jak mówiłem, poszły dwa. Do karmi idzie olej z Form Ois Condite Stimulans. Condite Stimulans to powiem wam koledzy, jednak proponuję wam, ja tu tak napisałem sobie do karmy, ale testując ten produkt i testując go u innych kolegów, tak jak mówiłem wcześniej u kolegi Franciszka, dawajcie go koledzy do wody. Trochę trudniej się rozpuszcza w wodzie, więc stosujcie letnią wodę. Warto go stosować, można poprawić osiągi u swoich gołębi naprawdę w sposób znakomity. Powyżej 500 km właśnie dodaję tą drożdżę ze spiruliną i ten Atemfrey z firmy Renfrit. To na tyle byłoby w czwartek. W piątek do wody gołębie dostają Aminowit z Condite Stimulans, a wieczorem aktywator energii z karnityną. Aktywator energii z karnityną to jest produkt firmy Daka, który zawiera w sumie 20% objętości opakowania. Opakowanie ma tylko 100 ml, ale 20% objętości to jest karnityna i witaminy z grupy B. Poza tym magnes potas. To co biorą sportowcy ćwiczący na siłowniach. Tak, też. Tak. To jest mała butelka, mała wielka buteleczka, bo ono ma tylko 100 ml, ale jednak tych substancji takich czynnych dla gołębi, dobroczynnych ma jednak sporo. I poza tym niedużo się tego daje. Od 1 ml do 1,5 ml na wodę. Przepraszam. Że dajemy w ilości 1 ml do 1,5 ml. Znowu jakiś telefon. Tak, ale to kolega klienci. Ostrowski. Chyba zostawię telefon w domu, żeby... Dobrze, spokojnie, najpierw. Ale to są też klienci, które tak, trzeba obsłużyć. Ale weź, powiedz teraz, dokończmy koledzy, to. Koledzy, bardzo was przepraszam, że nie odbieram dzisiaj w poniedziałek telefonów, ale tutaj nagrywamy dla takich mniej, dla hodowców, którzy nie mają takiej wiedzy, gdzieś tam błądzą, to dla was staramy się te filmy przedstawić i to wszystko. Nie tylko, dla wszystkich, kto chce tylko sobie zgłębić po prostu, czy czegoś nowego dowiedzieć. Tak. To używamy ten aktywator energii z karnityną. Aktywator energii z karnityną przy większej ilości podawania tłuszczy możecie podawać przez 2 dni. W czwartek i w piątek. Im więcej tłuszczy będziecie podawać koledzy, czyli olejów plus nasion oleistych, tu się chyba jeszcze nic nie ma. Nie, dobrze, ty sobie mów, a ja będę nasion patrzył. Oleistych, tym więcej trzeba podawać spalacza tłuszczów, bo te wszystkie karnispidy, aktywatory energii, wszystko co spala tłuszcze, może być podane wtedy przez 2 dni. Tak jak, bo tutaj tylko mówię, w sumie karnispid możemy podawać przez cały tydzień, ale aktywator energii ma więcej jakby tego spalacza tłuszczu. To tak jak u ludzi, że powiedzmy, jak stłustojemy, czyli na przykład świeżonkę przy świniobiciu, to dobrze kielicha do tego łyknąć. Tak samo tutaj my musimy też takiego spalacza tego tłuszczu gołębiom dostarczyć. My miastowi teraz, słuchaj, to się tego zabijania tych świń, to już wiesz co, to są tak czasy odległe. Ja żartuję. To są tak czasy odległe. Ja tylko tak przenośnie. Kiedyś to się zabijało świnie. Suzy, chodź tu do mnie, chodź. Kiedyś to było popularne, teraz to już w mniejszym stopniu. Tak. Chyba nawet nie wolno robić do końca tego. Zresztą nawet tak. Jesteśmy, doszliśmy do soboty.
Karma, jeżeli tu tak, jesteśmy w sobotę, przepraszam, bo było rano. W piątek byliśmy? Byliśmy w piątek przy wodzie, a teraz karma. Karma lotowa do 400 km przy głównym karmieniu nasiona, dodaję nasiona różne. Staram się. Te drobne, te takie właśnie? Te drobne, tak, ale to jest po głównym karmieniu, żeby gołębie, bo generalnie koledzy, jeżeli będziemy stosować drobne nasionka, im wcześniej je zaczniemy stosować, tym gołębie będą traciły pod koniec tygodnia apetyt. Jeżeli już chcecie, najedzone będą już. Tak, będą nasycone, przesycone. Tak. Przesycone. To samo dotyczy wszystkich cukrów. Czyli belgasolu, to dotyczy elektrolitów. Im więcej dacie elektrolitów, tym gołębie będą miały gorszy apetyt. O, to wszystko naprawdę trzeba z umiarem, żeby gołębie jednak zachowały apetyt. I u mnie jest tak samo. Takie drobne nasionka typu, czy to będzie kanar, czy to będzie owiec łuszczony, czy słonecznik, wszystko co tam jest energetyczne, to dostają gołębie, najpierw się najedzą, najpierw pokażą, że mają apetyt, potem jeżeli mają apetyt, to dostają. A nie, nie mają apetytu, a żeby coś zjadły, to im podsypiemy. No jest pierwszy gwóźdź do słabego lotu, do gorszego przylotu, nie, w niedzielę. I w sobotę gołębie mają czystą wodę z połową dawki belgasolu. Jeżeli lot zapowiada się w takie upały, to można dać koledzy, tak jak ja tutaj mam, jakąś kropelkę do oka czy do nosa. Tych takich preparatów do oka czy do nosa jest naprawdę dużo. Firma DAK ma produkt A-Drops, znakomity produkt. Tutaj mamy coś takiego, koledzy, jeżeli chcecie naprawdę zaistnieć na listach konkursowych, podpowiem wam, że przez kąpiele, bo tutaj ja mam, że wskazana kąpiel, zimna kąpiel w tygodniu. Jeżeli chcecie zaistnieć, to polecam trzy razy w tygodniu zrobić gołębią zimną kąpiel. Dlaczego zimną? Generalnie zimna kąpiel jest, pobudza, poprawia krążenie. A krążenie to jest forma. Dlaczego sportowcy, ktoś kto się interesuje sportem, na pewno słyszał, że tam Dżokowicz, czy Radwańska, czy jeszcze inni wszedł do wanny z lodem. Po co oni weszli do wanny z lodem? Dla widzimisię? Nie. Oni weszli, żeby poprawić krążenie, żeby ich te mięśnie nie bolały, żeby to krążenie się poprawiło, żeby ta forma rosła. I tak samo było naszych gołębi. Jeżeli masz, kolego, możliwość stosowania, wrzucenia jeszcze kostek lodu do wody, to zrób to. A gołębie naprawdę osiągną znakomite wyniki. Czyli dwa razy kąpiel w tygodniu, w sobotę na dosłownie na chwilę i może spokojnie, i może sobie, dzień dobry, i może sobie spokojnie czekać na przykład. No to tak pokrótce wygląda mój plan. Tu jest jeszcze troszeczkę takich wskazówek takich. Takich wskazówek dodatkowych, już nie będziemy tego czytać, tu tego wszystkiego. Ale powiedzmy tak, Andrzej, ten program w takiej formie wydrukowanej, to każdy, kto coś zakupi w sklepie, on dotrzyma go, ale też na stronie jest chyba u ciebie, tak czy nie? Na stronie jest troszeczkę inny. Mniejsza taka, prosta. Prosty, tak. Generalnie nie ma co ukrywać, koledzy. Po każdym sezonie. Coś modyfikujesz? Modyfikuję, staram się wprowadzić. No, te wyniki nie są jakieś tam nas takie rewelacyjne, ale sam staram się wprowadzić coś, co moim gołębiom i mnie osobiście poprawi, jakby to powiedzieć. O, zrobiłem wszystko dla tych gołębi, żeby. Ten wynik był lepszy. No, proszę. Żeby ten wynik był lepszy. A dla mnie najważniejszą rzeczą jest. Dzisiaj jako handlowca w tej branży gołębiarskiej, że dzwonicie i panie Andrzeju, panie Walędziak, korzystam z pana planu, moje wyniki się poprawiły. Że po prostu pomocne jest to dla innych osób po prostu. To jest dla mnie tak, to jest coraz, czerpię coraz większą satysfakcję. Tutaj też jeszcze musimy tylko zwrócić uwagę w planie, żeby nie stosować tego tak dogmatycznie. Jeżeli dzisiaj mamy na przykład, tak jak kolega Andrzej powiedział, mamy przesunięty lot o ten jeden dzień, to wiadomo, że tutaj coś nam może wypaść. I tutaj trzeba zawsze to sobie w zależności od potrzeb zmodyfikować, biorąc oczywiście pod uwagę wszystko to, co tutaj kolega nam powiedział, co jest zapisane w tych przypiskach na dole, jak również w programie szczegółowo podane. To prawda i najważniejszą rzeczą, sami musicie przejąć inicjatywę w swoim gołębniku. Koledzy,
nie da się poprawić waszych wyników osiągnięć bez zrobienia błędów. Ale z błędów trzeba wyciągnąć wnioski. Tak jak mówiłem wcześniej, my w naszym oddziale też różne mieliśmy wpadki, ale staramy się, jeżeli chodzi o gołębi, o wypuszczenie, o transport, o wszystko, nawet o zwykłą pracę w oddziale, czy dotyczy mojego gołębnika, też wyciąga wnioski i staram się tych błędów nie popełniać, żeby być coraz bardziej doskonałym w tym sporcie gołębiarskim. Podnosić też wyniki. Też musicie te sami przejąć inicjatywę na swoim gołębniku, nie tylko jeden plan tego kolegi. Różnych mam klientów i kolega mówi, no realizuje czyjś plan i tam nie może być inny produkt i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. W moim planie, widzicie, są produkty z różnych firm. Staram się wyciągnąć z każdej firmy najlepszy produkt jakby dla mnie i zarazem dla moich gołębi. Trzeba stosować produktów jednej firmy, jednej karmy od jednego producenta i tym podobnie. Im więcej karm będziemy stosować od różnych producentów, tym dla naszych gołębi to będzie skorzystniej. Musicie, młodzi hodowcy, popełniać błędy, ale jeżeli popełniłeś błąd, zastanowisz się, dlaczego te gołębie przyleciały gorzej niż koledze. Nie, że jemu nawiało, czy cokolwiek. Wyciągnąć zawsze pozytywnie wnioski, żeby tych błędów nie popełniać, żeby się doskonalić. I może tym akcentem na razie zakończymy prezentację tego prawa. Zobaczymy, jak ja się doskonale za chwilę tak, te gołębie właśnie. Ale my to zrobimy tak właśnie, bo film by nam wyszedł bardzo długi, dlatego to, co teraz mówiliśmy, ja to z tego filmu, że tak powiem, wytnę. Zrobimy taki oddzielny odcinek odnośnie planu lotowania w sezonie 2016 według kolegi Andrzeja Walędziaka, a kolejne fotoreportaż, dalsze części niejako, czas, który tu będziemy spędzać, będziemy już czekać na gołębie, oczywiście też będziemy w dalszym ciągu starali się, ile się da tutaj informacji od kolegi wyciągnąć i rozmawiać. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i czekamy dalej na przylot gołębi.